Szanowni, dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, o czym rozmawialiśmy na ostatniej lekcji, mianowicie o zjawisku ciśnienia słupa wody, znanym także jako ciśnienie hydrostatyczne. No i pamiętacie, że zaczęliśmy od tego, że butelkę pełną wody przedziurawiłem w dwóch miejscach pineską. No i kiedy wyjąłem te pineski i otworzyłem korek, to z tych otworów zaczęła wylewać się woda, ale widać było dość wyraźnie, że z tego górnego otworu ona wylewa się jakby no z mniejszą prędkością. Dolatuje tutaj na mniejszą odległość niż z tego dolnego otworu. Tak jakby tę wodę coś tutaj niżej, coś wypychało mocniej. Tak jakby to było w tej wodzie ciśnienie w pobliżu dna tej butelki było wyższe niż tutaj wyżej. No i oczywiście jak się przez chwilę zastanowić, to mamy dobrego kandydata na źródło tego ciśnienia, no bo mianowicie jak sobie uświadomić, jak sytuacja wygląda, to oczywiście w całej objętości ciśnienie równa się, czy cała objętość wody jest pod ciśnieniem atmosferycznym, bo to jest ciśnienie zewnętrzne, atmosfera prze na powierzchnię wody. No ale, ale oprócz tego na głębokości H, to jest głębokość, no jest, mamy do czynienia z ciężarem słupa wody, czy jak Jarema wolał, kolumny wody, znajdującą się powyżej. No i spróbujmy policzyć, ile ten ciężar wynosi, czemu jest równy i czemu jest równe to dodatkowe ciśnienie związane z tym ciężarem. No, ciśnienie to zawsze jest parcie podzielić przez pole powierzchni, parcie ciężaru tej wody. Ciężar to jest współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem razy masa. Masa z kolei to jest gęstość razy objętość. No i stajemy tutaj przed zadaniem wyznaczenia objętości walca, a to tak naprawdę nie musi być walec, ważne, żeby to była taka rura o dowolnym kształcie tutaj w podstawie, byleby była pionowa i ta górna podstawa, czy denko na górze musi być równe podstawie na dole, takie same jak podstawa na dole. No i teraz jak zmierzyć objętość walca? No więc pamiętacie, że objętość mierzy się w ten sposób, że wkłada się do tej bryły, do tej przestrzeni, której objętość chcemy zmierzyć, takie jednostkowe sześciany. No i objętość to jest liczba tych sześcianów oboku, jeśli to chcemy, żeby objętość była mierzona w centymetrach sześciennych, to jest liczba tych sześcianów oboku jednego centymetra i objętości jednego centymetra sześciennego. No i mamy po pierwsze, układamy warstwę tych sześcianów, a potem jeszcze liczymy, ile jest tych warstw. No i teraz pytanie, ile jest sześcianów w jednej warstwie? No, sześcianów w jednej warstwie, jak to się robi? No, warstwa to jest w naszym wypadku koło. No i w tym kole po prostu układamy tylko tym razem już nie sześciany, a kwadraciki 1 cm na 1 cm. Tak? I pytanie, ile jest tych kwadracików? No i tych kwadracików w centymetrach kwadratowych jest właśnie dokładnie tyle, ile wynosi powierzchnia tej naszej podstawy walca. Prawda? No bo to jest właśnie definicja powierzchni. Liczba tych kwadratów to jest definicja powierzchni. No więc wiemy już, ile jest sześcianów w jednej warstwie, no a ile jest warstw? No, taki sześcian ma krawędź o długości 1 cm. W związku z tym jest pytanie, ile takich odcinków o długości 1 cm zmieści się od dołu do góry tego walca, od dolnej powierzchni do górnej powierzchni. No ale to jest właśnie definicja miary wysokości, no bo wysokość to jest odcinek. No i jak chcemy zmierzyć długość odcinka, to właśnie mierzymy, ile takich odcinków jednostkowych, jeśli to ma być w centymetrach, to odcinków jednostkowych o długości 1 cm mieści się w danym odcinku. W związku z tym mamy S sześcianów w warstwie razy H warstw, czyli objętość to jest
h razy s, wysokość tego naszego walca razy pole powierzchni jego podstawy. No to wracamy do naszego wzoru i podstawimy tutaj zamiast objętość iloczyn wysokości i pola powierzchni podstawy. No i okazuje się, że pola powierzchni podstawy się uproszczą. To jest to pole z objętości, a to jest to pole z definicji ciśnienia, bo to jest parcie podzielić przez powierzchnię, na którą ta siła działa. No więc w takim razie okazuje się, że to ciśnienie to jest iloczyn trzech czynników. Współczynnika proporcjonalności między masą a ciężarem, gęstości, to oznacza, że im gęstsza ciecz, im ciecz ma większą gęstość, tak należy powiedzieć, tym większe jest ciśnienie jej słupa i wysokość. Wysokość to jest proporcjonalne do wysokości, no to znaczy, że jeżeli się, nie wiem, nurkujemy na pół metra, to czujemy nacisk na bębenki w uszach ciśnienia, a jeśli zanurkujemy na jeden metr w jeziorze, to ten nacisk będzie dwa razy większy. No bo pole powierzchni naszych bębenków usznych się raczej nie zmieni istotnie, a dwa razy głębsze nurkowanie oznacza dwa razy większe ciśnienie i w związku z tym dwa razy większe parcie. No i przekonać się można za pomocą kilku doświadczeń o tym, że to jest rzeczywiście prawda. No i jedno z tych doświadczeń, a link wam też przekażę materiał. Kartezjusza bardzo starannie wyważony. I teraz ja leciutko naciskam butelkę, próbując go zanurzyć na taką głębokość, której on już nie wypłynie, będzie się utrzymywał na stałej głębokości. Pamiętacie, że ciśnienie rośnie, on się zanurza, więc ciśnienie jest coraz większe i w pewnym momencie dotrzemy do takiej głębokości, na której on się utrzyma i jeżeli teraz troszeczkę go tylko opuścimy niżej, to zacznie tonąć. Teraz się idealnie utrzymuje na stałej głębokości. Jeżeli troszeczkę tylko zwiększymy ciśnienie i puścimy, to już teraz ciśnienie będzie rosło ze względu na zmianę głębokości i on już będzie tonął. Drugie podobne doświadczenie wykonywaliśmy w klasie. Tylko ja się muszę w takim razie tu przesunąć. No i ono polegało na tym, że mieliśmy słup wody. To on wypłynie. Podniesiesz do góry? Mieliśmy słup wody i w zależności od, to znaczy mieliśmy taką rurkę z korkiem i lejkiem, no i kiedy w tej rurce była woda, no i mogliśmy ten lejek podnosić i opuszczać. No i w takiej podniesionej sytuacji, w butelce, w której był dobrze wyważony nurek Kartezjusza, okazywało się, że ten nurek tonie. To zaraz będzie widać. O, tu już widać tonie. Teraz opuszczamy to, zmniejszamy wysokość słupa wody i nurek wypływa. No i znowu podnosimy i nurek tonie. Ten film, ja też oczywiście, link do tego filmu też wam oczywiście przekażę. No i w końcu doświadczenie Pascala, o tego pana, który, jak mi się zdaje, był osobą, która wyprowadziła ten wzór na ciśnienie słupa wody, rosnące ciśnienie na dużej głębokości. No i Pascal założył się, że niewielką ilością wody rozsadzi taką potężną beczkę. No i to jest grafika pokazująca to jego doświadczenie. Długa rura, do której nalewa się wodę. Rura jest wąska, ma niewielki przekrój, więc niewiele tej wody trzeba, żeby poziom wody się podniósł, podobnie jak w naszym doświadczeniu. No i jeżeli podniesie się dostatecznie wysoko, no to ciśnienie będzie tak duże tutaj. Zgodnie z prawem Pascala ciśnienie będzie, to jest ciśnienie zewnętrzne tego słupa wody, będzie identyczne w całej
objętości tej beczki, że tę beczkę rozsadzi. Nie, nie jest jasne, czy Pascal wykonał to doświadczenie, czy nie. To jest grafika, która ma je wyobrażać. No a tutaj oglądaliśmy jeszcze film, współczesną realizację tego doświadczenia na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Link do tego filmu też wam prześlę.